Dwa razy zatrzymany, dwa razy wypuszczony. Czy aby na pewno to on jest winny? Sprawa Urszuli Bartelik do dziś pozostaje niewyjaśnioną. W lipcu 2004 roku w Stężycy ktoś odebrał życie 47-letniej kobiecie, żonie i mamie sześciorga dzieci. Po więcej zapraszam na kanał Krymikrąg na YouTube i Spotify. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem Krymikręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz.